Podcast na froncie. Rozmawiamy o nowoczesnym frontendzie i jego architekturze. Podcast wspiera Ksebia, firma IT, tworzona przez ekspertów dla ekspertów. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu na froncie. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu na froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, co jest lepsze? Bycie ekspertem w jednej dziedzinie, czy mieć szeroki zakres e, umiejętności i wiedzy? Czy opłaca się często zmieniać technologie, w których pracujemy, czy nie? Ale zanim do tego przejdziemy, jak zwykle, Marcin, porozmawiajmy o tym, co ostatnio czytaliśmy albo co ostatnio słuchaliśmy. Marcin, zacznij proszę. Dzisiaj może wyjątkowo nie będę nie powiem co przeczytałem, ale co zacząłem ostatnio czytać. Zacząłem czytać książkę Szkoła Retoryki: Jak przekonująco przemawiać, dyskutować i pisać autorstwa Przemka Kutnyja. I bardzo wszystkim gorąco polecam, szczególnie, że Przemek to mój kolega i mogę ręczyć za naprawdę tutaj wysoki poziom, wysoką wiedzę odnośnie tych aspektów, właśnie takich aspektów retoryki, aspektów przemawiania. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym tematem, ale nawet jeżeli nie jest zainteresowany tematem, no bo przecież każdy z nas codziennie rozmawia, no to żeby rozmawiać jeszcze lepiej, no to tutaj można na pewno doczytać się i zainspirować jakimiś niuansami. Polecam. Przemysław Kutny, Szkoła Retoryki. No pięknie, pięknie. Wykorzystasz dzisiaj jakieś techniki, których tam się nauczyłeś? Nie, dopiero zacząłem to czytać, jeszcze się... Okej, okay, dobra, ale w razie czego mów, nie? w sensie wiesz, jakieś okay. oczko pójść czy coś, to wiesz, będę miał świadomość, że to jest okay. z tego, z tej publikacji. Super, brzmi bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, co ja przeczytałem, przeczytałem ostatnio i bardzo, bardzo mocno chcę tą książkę polecić, bo no, jedna z lepszych, którą ostatnio przeczytałem, to jest Demon Copperhead, i autorstwa pani Barbary King's Oliver. Kings mam nadzieję, że wymawiam to poprawnie. To jest bardzo miła książka. Tak jak słyszycie, to nie jest żadna techniczna książka, ale tak jak już zauważyliście, nie tylko o takich książkach, nie takich rzeczach tutaj rozmawiamy. Ta książka. Od pierwszej strony wpadłem w nią, że naprawdę nie chciałem wyjść. Codziennie szukałem i zastanawiałem się, kiedy będę miał czas, żeby znowu siąść i poczytać o historii właśnie demona Copperheada, głównego bohatera tej książki, która jest kompletna od A do Z. To jest piękna książka. O ile się nie mylę, ja w ogóle dostałem polecenie tej książki, dostałem, usłyszałem polecenie tej książki od pana Mroza, czyli naszego bardzo płotnego autora polskiego książek. Zapewne bardzo dobrze go kojarzycie, co mnie zainterygowało, zaciekawiło. I tak właśnie ostatnio ją przeczytałem. Bardzo, bardzo polecam. Dobrze. Skończyliśmy końcik tego, co ostatnio czytaliśmy. To przejdźmy, Marcin, do meritum tego odcinka, a mianowicie porozmawiajmy sobie o tym, co według nas ma. Hmm, może od razu powiem, co według nas jest lepsze. Bycie ekspertem w danej dziedzinie? Czy mieć szeroką wiedzę na temat rzeczy, które się dzieją w IT? Jeżeli szeroką, to jak bardzo szeroką? Ja bym chciał, żebyś ty, Marcin, zaczął od tego. Co ty uważasz? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo wiadomo, i jeden aspekt, i drugi aspekt ma swoje plusy, minusy, ale ja bym podszedł do tego jeszcze w inny sposób. A czy to się wyklucza? Przecież można o, być ekspertem właśnie. w wąskich dziedzinach, ale mieć też szeroką wiedzę w różnych. Więc myślę, że to jest tutaj taki punkt, który by było warto zaczepić. Może by też nie zestawiać tak naprzeciwko siebie bycia ekspertem w wąskiej dziedzinie versus mieć szeroką wiedzę, tylko właśnie być ekspertem w jakiejś dziedzinie z szeroką wiedzą we wszystkim versus być po trochę, we, coś wiedzieć, coś wiedzieć po trochę we wszystkim, a tak naprawdę może nie wiedzieć wtedy nic. Ukradłeś mi, Marcin, to, co ja chciałem. Ja chciałem dopłynąć do tej sentencji w trakcie tego odcinka. Ale dobrze, ja no, będę kontynuował. Przepraszam. No, przepraszam. To kończymy. Pytać. <laughs> nie, no super, świetnie. Dobrze, kontynuując, zadałeś pytanie, czy to się wyklucza? No właśnie, myśląc sobie o tym, to się w ogóle nie wyklucza. Dobra, zaczniemy od końca w takim razie, od końca tego, co miałem w głowie. Bo ja. Jak myślałem o tym, bo teraz zahaczmy proszę może temat tego T-shaped skillów, tak, czyli to, co często chyba słyszymy, że ktoś ma, znaczy ktoś ma, że prefer, znaczy preferowany. Może wytłumaczyć, wytłumacz, do, wytłumacz Dokładnie, właśnie o co, jest, o co tak? chodzi. Właśnie. Dokładnie, właśnie do tego zmierzam, tylko się troszkę zaplątałem, bardzo przepraszam, ale mianowicie mamy trzy... Mm, w internecie znalazłem, że mamy trzy różne typy e, właśnie skillów: T-shape, X i I. Czyli tak, wyobraźmy sobie te literki. Mamy T. Te. I teraz T-shape skill to jest w mm, opisie mm, tego podejścia, że e, mamy ekspertyzę w jakimś konkretnym, w konkretnej dziedzinie, ale też horyzontalnie Jesteśmy w stanie rozmawiać ze wszystkimi na temat innych problemów i móc supportować i wspierać, tak? Czyli jesteśmy ekspertem, ale to nie wyklucza, że jesteśmy w stanie z innymi kooperować i wnosić wartość. X to jest podejście, gdzie nie mamy ekspertyzy, ale tak jak literka X pokazuje nam, że no jesteśmy we wszystkim w jakiś sposób dobrzy i we wszystkim się odnajdujemy. I we wszystko się angażujemy. Tutaj można od razu sobie wyobrazić, że jest to połączone z na przykład managementem. Tak? Osoby, które cechują się takim podejściem, często po prostu są w roli menadżera, managementu, w jakichś odcieniach tej roli w firmie. No i, i pełna ekspertyza, tak? czyli całkowicie zanurzona osoba jest w pewnym konkretnym temacie, w, pewnym, w pewnej konkretnej domenie. I tutaj takie coś mamy jako T-Shape X i E-Shape Skill. I teraz tak. Jeżeli właśnie będziemy rozmawiać na temat tego, czy warto być ekspertem w danej dziedzinie, czy lepiej być osobą z szeroką wiedzą i pomagać wszystkim. To ja sobie odpowiedziałem, że najlepszą, tak mi się wydaje, do tej pory, bazując na moim doświadczeniu, bardzo dobrą opcją jest to, żeby się adaptować, bo w historii mojego profesjonalnego zaangażowania w pracę miałem okresy, gdzie musiałem być bardzo skupiony na ekspertyzie w jednym temacie i de facto w tamtym okresie bym siebie zdefiniował jako e-shaped skill. Tak? czy tam A-shape skill, żeby być bardziej dokładny w angielski, ale w niektórych momentach swojej kariery musiałem się znowu zaadaptować, gdzie byłem X-shape skilled, czyli we wszystkim, żeby móc połączyć domeny, połączyć różne wymagania od różnych stakeholderów. Dlatego właśnie odpowiadając na to pytanie, moim zdaniem adaptacja, czyli jeżeli jesteśmy w stanie hmm, pracować w taki sposób, że dany projekt w momencie, w którym jesteśmy, wymaga od nas tego, no to się definiujemy w ten sposób. Jeżeli wymaga tego, no to definiujemy się w ten sposób. Pod tego myślę ekspertyzy bądź szerokiego e, wachlarzu umiejętności. Tak, no to jest jak najbardziej w ogóle. Ja, ja też rozważam. Czy to po prostu życie, czy sami możemy takie coś wybierać, czy na przykład to życie nas nie kieruje, ta ścieżka kariery, tak? bo często jest też tak, że możemy skończyć jako ci eye-shaped ludzie, czyli skupieni na wąskiej ekspertyzie, bo po prostu nie mamy szansy tak rozwijać się. Chociaż to też jest takie gadanie, bo ja uważam, że nie mamy szansy często na własne życzenie, bo gdybyśmy szukali tej szansy, to byśmy mogli się rozwinąć. Ale nawet jeżeli tutaj jeszcze nie, byśmy nie wychodzili na, tutaj, na te, te X-shape, X gdzie tam zakłada, że już się rozwijamy zupełnie w różnych przeciwległych e, rzeczach, ale biorąc świat technologiczny, prawda? Często jest też takie dużo osób, ja przynajmniej dużo osób spotykam takich, które są bardzo zamknięte tak obozowo na swój. Swoją technologię, czyli tworzą tam jakiś obóz, za swoją technologię będą walczyć, zginą ze swoją technologię, będą się kłócić, yy, będą ją jeszcze bardziej poznawać, żeby udowodnić, że jest lepsza niż inne technologie, ale to przecież też nie o to chodzi. Ja tutaj mogę taki dać też przykład, że w ogóle mając taką otwartą głowę na różne, zupełnie różne technologie, no to się opłaca. Z mojego doświadczenia, ja pracuję, zacząłem pracę bardzo szybko, bo zacząłem pracę na, na drugim roku studiów informatycznych już na pełen, e, pełen etat. Dlatego, że właśnie chciałem się rozwijać we wszystkich e, rzeczach. I idąc, idąc że, wiadomo, to był konkurs tam jakiś stażowy, który, który przeszedłem w Javie, ale w zanadrzu się okazało, że na rozmowę rekrutacyjną wyszło, że mogłem się też obronić i zdać tą rozmowę rekrutacyjną również z. Z C i także z Pythona. I de facto, de facto zostałem zatrudniony jako C i Python deweloper w pierwszej pracy, i dzięki temu w ogóle zyskałem tą pracę, gdzie to było no, coś dużego w tamtych czasach, no bo no, na drugim roku, po pierwszym roku, po pierwszym roku e, studiów informatycznych od razu, od razu też łatwo wtedy, powiedzmy, nie było, nie było jeszcze tyle, bo to dawno temu nie było tyle tych stanowisk e, pracy, i tylko dlatego, że. W każdym moim momencie życia, nie wiem, miałem na coś innego zajawkę i to, i to robiłem. Później pracowałem, później znowu wróciłem. konsekwencji tam po paru latach wróciłem do tej Javy, ale przyszłe opcje frontendowe, no to yy, z największą chęcią przejąłem yy, wszystkie te, yy, przejąłem tą taką yy, inicjatywę, żeby się uczyć tego frontendu. No i obecnie od, od trzech, prawie, kurczę już prawie cztery lata, pracuję stricte zawodowo tylko na, yy, tylko na frontendzie. Ale oczywiście dalej po pracy w różnych innych aspektach się rozwijam, będąc przygotowany, prawdopodobnie, tak proaktywnie przygotowany na, co, na to, co pokaże przyszłość, bo różnie, różnie może być. Mi się wydaje, że to też może być taki ciekawy wątek, który może nie teraz, ale za chwilę, byśmy na przykład mogli poruszać, poruszyć, jak to wszystko będzie, jak to wszystko wiąże się na przykład z wpływem AI i. Hmm. Czy taki właśnie mindset ekspertyzy w jednej rzeczy czasem może w ogóle jeszcze tym bardziej nie stracić sensu, kiedy się okaże, że większym ekspertem w jednej dziedzinie może być AI? Tak, definitywnie. AI to jest coś, co ja też mam na swojej w ogóle liście rzeczy, którą wypisałem, jak sobie rozpisuję. Może od razu do tego przejdźmy. No to dobrze, to przejdźmy do tego, to... tylko troszkę w innym aspekcie, a mianowicie, czyli Dobra. podsumujmy to, co teraz w ogóle powiedzieliśmy. Okay. Czyli tak, daliśmy pytanie, co jest lepsze, ekspertyza czy szeroki wachlarz wiedzy, odpowiedzieliśmy, adoptuj się. Adoptuj się, prawda? I to niezależnie od tego, czy projekt wymaga od Ciebie ekspertyzy, czy nie, możemy jasno sobie powiedzieć, że my sami możemy definiować swoją karierę, rozwijając się w pracy, po pracy, zmieniając pracę tysiące różnych sposobów. W ogóle to... Ja też dam taki background od siebie, dlaczego w ogóle rozmawiamy na temat tego, na ten temat. Ponieważ ja ostatnio zrobiłem taki switch technologiczny, o którym też tutaj wspominałem. To nie jest diametralny switch, czyli a może i jest, a mianowicie wcześniej pracowałem w szczególności z aplikacjami enterprise'owymi, internalowymi, używając do tego zazwyczaj Angulara w pewnym swoim okresie pracy zawodowej. Po czym przeszedłem i w tym momencie pracuję dla agencji e-commerce'owej, która działa w Reakcie, korzystając z całkowicie innych te technologii headless'owych, z technologii server-side renderingu, server-side... Ogólnie rzeczy realizowanych na serwer side Dla mnie ogromna zmiana, bo to jest inne podejście, prawda? Dlatego, jak rozmawialiśmy, o czym byśmy chcieli porozmawiać, to mówię, hej, może porozmawiajmy o tym. I ja bym chciał przedstawić moją perspektywę, czy teraz myślę, że to jest w porządku, czy nie, prawda? Dlatego też yy, tutaj sobie o tym rozmawiamy. Ale odchodząc od tego w topu, mówiłeś o AI-u. No to. I w jakim punkcie ja mm, zapisałem sobie, ja jako rzecz pomagającą, znaczy pomagającą? Chodzi o to, że chciałem poruszyć też Marcin takie rzeczy jak kiedy, e, może nie kiedy, ale jakie mamy typy na takie switche technologiczne. Czyli wiesz, wyobraź sobie, że jutro wchodzisz z powrotem do Pythona albo właśnie, nie wiem, w reakcie musisz działać, co nie? To jakie mamy typy, co nam pomaga, żeby jak najszybciej wejść i być produktywnym. Czyli nie być kulą o nogi, że będę pytał, hej, a co to jest to, hej, a po co tamto, tak? To, to jest oczywiste, tylko dawać wartość. Wartość, czyli realnie tworzyć kod. Jedną z rzeczy, którą sobie wypisałem, to jest właśnie AI. AI. Ja w trakcie tego swojego switchu technologicznego, który się dzieje około już 8 miesięcy, na potęgę wykorzystuję AI-a. W takim dając przykłady. Wiem, w jaki sposób, w jakiejś technologii można zrealizować, nie wiem, komunikację między elementami, tak, która jest odpowiednia, dobra, etc. I ja po prostu zadaję pytania, hej, a w tej technologii, jak, jak ty byś to zrobił? Na co trzeba uważać, co nie? I mm, też daję sobie kawałki kodu jako przykład, pytając, czy to jest najlepiej napisane? Czy ty widzisz tutaj inne rozwiązania? Czyli AI mi służy w dużej, bardzo dużej mierze do tego w tym momencie, żeby taki switch zrobić bardzo szybko. Bo AI moim zdaniem jest genialny w kontekście tego, żeby ominąć tą ścieżkę czytania dokument, Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że czytanie dokumentacji etc. to nie jest wartościowa rzecz. Kompletnie mi nie zrozumcie. Tylko mówię tutaj o time to market. Jak najszybciej wejść. I dawać wartość. To to jest u mnie na liście tego typów, jeżeli robimy już takiego switcha, z czego powinniśmy korzystać? Mi to bardzo pomagało, zahaczając o ten temat. Eee, dawaj Marcin. Wiesz, bo to też możemy uznać, że AI może być świetną właśnie wyszukiwarką po, dokumen po dokumentacji. Ja pamiętam, nie wiem, rok to był może 2011-2012. I wtedy miałem w karierze akurat takie dorywcze projekty, że robiłem Androida. Androida, e, Androida w, wtedy w Java komercyjnie. I okej, okay, Java znałem doskonale. No ale wiadomo, jak się pisze pod e, Androida, a czy ogólnie jak się pisze, uznajmy Androida, Android jest frame, tutaj w tym momencie to jest, fra, jest frameworkiem, są tam odpowiednie reguły. No i nie znałem tego, ale znałem Java. I wtedy mi kumpel powiedział, że jak właściwie Ty Marcin. Chciałbyś to pisać, skoro nie przeczytałeś dokumentacji takiego Androida od deski do deski, książki jakiejś? I to mi bardzo utkwiło w pamięci, bo to jest prawda, bo to jest prawda. Ja, nawet będąc bardzo dobrym inżynierem, znając wzorce programistyczne, wiedząc co ja mam zrobić, mogę mieć tendencję do wymyślania koła na nowo, bo ja nie wiem, że na, na, dany składnik w danym frameworku, w danej bibliotece jest. Nie wiem, jakiś przykład, na przykład, nie wiem, event bus. Wiem, że na przykład w danym, żeby do danego rozwiązania ja muszę zastosować eventbasa, bo będzie takim wzorcem najlepiej pasującym. No i teraz jeżeli ja nie znam tej technologii, bo nie przeszuk, bo nie dokumentacji, książek o tym i w ogóle i nie wiem, że na przykład jest Out of the box taki event bas zaimplementowany, no to co ja robię? Biorę czysty kod i piszę w tym czystym w jakimś tam pure, pure języku w odpowiednim, czy to będzie ta Java, czy to będzie, czy to będzie JavaScript? Jeżeli to mówimy tutaj o frontendzie, czy na przykład, no, jak, no po prostu czy nie o frontendzie, ale o, o, o systemie w JavaScript napisanym. A może się okazać, że właśnie jest składnik frameworka, jest składnik platformy, który mi to daje i z tego powinienem używać. No i ja od tamtej pory zawsze podchodzę do tego, tak, okej, okay, jasne, ja się uważam za dobrego inżyniera i mogę w każdej technologii pisać, ale. Ja najpierw muszę przeczytać i się dowiedzieć o wszystkich niuansach, żeby czasem w codziennej pracy nie wymyślać koła na nowo, bo okej, okay, zrobię to dobrze, ale ja nie zrobię tego najbardziej optymalnie i jakby można było. No i okej, okay, no i wiadomo, tutaj co ty powiedziałeś, no time to market był, pewnie, byłby pewnie większy, no bo ja muszę to przeczytać, nauczyć się, znaczy nie muszę się tego nauczyć, ja muszę to przeczytać, żeby być świadomy, że coś takiego istnieje i dopiero będąc świadomym, że coś takiego istnieje, Robiąc to, mogę się tego nauczyć, dokładnie zobaczyć, jak to działa, wszystko sz ze szczegółami, tak? Ale, żeby, żeby właściwie to znaleźć, no to warto by było, żebym w ogóle wiedział, że ja mam w ogóle tego szukać, tak? Oczywiście możemy do każdego tak podejść pro problemu, że będziemy szukać, czy coś takiego jest, tak? Tylko, że pisząc kod, no to będzie w nowej technologii, to będzie taka e, lipa. Jak ja co linijkę będę się zastanawiał, ok, a tutaj e, w sumie właściwie jest taki jakiś, e, jakaś klasa pomocnicza do tego, czy nie ma, czy ją pisać, czy ją. Nie pisać. No, troszeczkę by to e, było ciężkie. No a w, e, i wtedy tutaj na pewno w tamtych czasach bardzo grało to, żeby, że ci ludzie, co jednak się będą e, pogłębiali taką ekspertyzę, no będą lepsi. AI pokazuje nam, że jednak w szybszy sposób my możemy wyciągnąć pewne rzeczy z dokumentacji i e, wyciągnąć to tak, jakby baczowo, bo możemy od razu zapytać się o proponowane rozwiązanie. I w którym będą użyte różne, nie wiem, te elementy danych właśnie tej biblioteki, frameworku, platformy. I my, oczywiście, będziemy musieli sobie doczytać, ale my będziemy przynajmniej już świadomi tego, że to tam istnieje, i niewiarygodnie, szybciej będziemy mogli to zdobywać. I niejako według mnie tutaj to ta świadomość tego, że znaczy ta świadomość, ta, ta wiedza, że ta, szero, ta szeroka wiedza bądź w danym temacie może być. E, nie aż tak ważna, bo możemy właśnie szybsze robić switche technologiczne, tak? Zgadzam się w 100%. Zgadzam się w 100%, bo. Y Tutaj powiedziałeś o dokumentacji, prawda? I o tym, że sztuczna inteligencja pomaga nam w tym, żeby ją eksplorować. Czyli być bardzo specyficznym i nie marnować czasu. No bo wiemy, dokumentacja, dokumentacja. Żeby coś czasami znaleźć, to trzeba ten czas poświęcić. Ale nie drążąc już tego wątku, który pięknie przedstawiłeś, to ja bym tutaj dodał jeszcze jeden aspekt, a mianowicie nie wszystko mamy w dokumentacji, i czasami są po prostu praktyki i jakieś rozwiązania, które nie są udokumentowane, ale są w istniejące w community. Tak? w Dupalnie. tym takim komuniki, którego nie ma w dokumentacji. I tutaj właśnie chciałbym podzielić się swoją, swoim doświadczeniem takim, że rzeczy w dokumentacji i właśnie rzeczy, które można uzyskać też AI-em, ale bazujące na dokumentacji bardzo szybko można przyswoić i wdrożyć. Ale Najwięcej czasu ja poświęciłem na to, żeby właśnie wdrożyć się w community, ponieważ te dobre praktyki, podejścia, żeby właśnie nie proponować rozwiązań, które są całkowicie w opozycji do tego, co dany framework bądź dane community zaoferowało, z wielu względów, mianowicie takich, że osoba, która przyjdzie, to kompletnie nie będzie rozumiała tego, tak? I, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, dokumentacja jedno, ale i to jest proste. Ale później to, jak została wypracowana pewna narracja w obszarze tego frameworku i e, języka, to jest kolejna, kolejny puzzle, który musimy dodać i bardzo mocno zabezpieczyć, żeby mieć tego świadomość. E, I tutaj, jak dalej bym szedł, i to, co ja często robiłem, w takim podejściu, to żeby dawać znowu tą wartość bardzo szybko, na bardzo wysokim poziomie, to ja bardzo często zadawałem pytania AI-owi tego typu, i jakie praktyki są złe. Bo myślę sobie o tym, że każdy framework, każdy język ma swoje demony. Takie w cudzysłowie. Czyli w jednym języku jest łatwo bardzo popsuć performance. W drugim frameworku za to bardzo łatwo jest popsuć, nie wiem, jakiś zakres zależności między komponentami. Czyli te języki i frameworki mogą mieć te swoje demony. I ja po prostu najszybciej jak tylko mogłem, chciałem rozeznać, jakie to są demony. Dla Next, JSA, dla Reactla, dla innych narzędzi, z których korzystam teraz na co dzień, a z których wcześniej nie korzystałem. I wydaje mi się, że to bardzo szybko powoduje to, że jesteśmy w stanie pisać właśnie wartościowy kod. Bardzo istotny aspekt, ale w tym kontekście, właśnie tych rzeczy, które możemy bardzo łatwo zepsuć, również może pomagać nam sztuczna inteligencja. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie typy, które bym chciał poruszyć w kontekście switchu technologicznego, to jest to, że copilot, my nie musimy się kopać z syntaksem na początku. Tak, no bo znowu syntaks to jest coś, co musimy zapamiętać i my wiemy, co chcemy zrobić. Ale po prostu brakuje nam tego doświadczenia. Wiecie, tak jak nie wiem, czyta się w innym języku książkę, cokolwiek, albo pisze się, to się troszkę wolniej pisze. tak? Ja wiem, co ja chcę napisać, ale ja to muszę zrobić y, transfer na ten nowy język. Copilot, you welcome, naprawdę bardzo podpowiada z syntaksem, i znowu time to market w nowej technologii wzrasta. Tylko znowu. Znowu musimy bardzo mocno wyartykułować Marcin, żeby to sprawdzać, prawda? Czyli dla słuchaczy, którzy nie są e, aż tak doświadczeni, ty, musimy zawsze weryfikować, co nam ta sztuczna inteligencja mówi i co nam podpowiada, tak? Razem z Copilotem, żeby to nigdzie nie umknęło, bo to jest bardzo istotne. Masz jeszcze jakieś punkty, które byś chciał dodać jako co mi pomaga w zmianie e, szybkiej technologii, frameworku, czegokolwiek? No Okej, okay, to ja bym w ogóle dalej został przy temacie AI i odniósł się do czegoś takiego, co usłyszałem we wtorek na konferencji, na świetnej prezentacji Dawida Pertka. Dawida w ogóle będziemy mieć, już zaprosiliśmy do naszego podcastu. Dogadujemy się co do terminu i Dawid miał właśnie prezentację we wtorek o sztucznej inteligencji i o tym, czy zastąpi ona nas. Mogę dać taki spoiler, że nie, nie zastąpi nie nas według tej prezentacji, ale on tam bardzo ciekawie zwrócił pewną uwagę, że właśnie to o czym mówiliśmy, że w aspektach technologicznych, w aspektach wiedzy takiej technicznej y, związanej z technologią, AI oczywiście tutaj jest świetne i będzie coraz bardziej jakby umniejszało tym umiejętnościom danej, danego człowieka. Może nie umniejszało, ale będzie sprawiało, że te umiejętności będziemy łatwiej mogli nabywać. Aczkolwiek on tam wymienił set umiejętności, na które AI nie będzie miało wpływu. I to uważam, że też jest niezwykle ważny właśnie tutaj aspekt w, w kontekście naszego tematu. I czy, bo często w naszej branży, w branży IT, my jako programiści, nie wiem, nawet czy testerzy, czy tutaj pijemowie, każdy z nas, jakby popełniamy taki e, błąd, błąd poznawczy, który się nazywa. ojejku jezu, jak mi wypadło to z głowy, ta nazwa. A, e, to jest na polski, to się po prostu e, nazywa zboczenie zawodowe, czyli to, że wszystko, wszystko, od, cały świat, jakby różne aspekty odnosimy do naszej, właśnie do, do tego, co my, jakby czym się bezpośrednio w pracy zajmujemy i jakby umniejszamy innym, innym aspektom, jakby je bardziej no, traktujemy po macoszemu. A AI robi nam psikusa i pokazuje, że na przykład w, w, w takich technologicznych sprawach może nas w wielu aspektach wyręczyć, więc co dalej? I tutaj w tamtej prezentacji Dawid właśnie świetnie wskazał takie aspekty, różne takie aspekty miękkie, komunikacyjne, relacyjne, aspekty wiązania różnych faktów między sobą, łączenia rzeczy, coś, gdzie AI no nie do końca się sprawdzi, a my jako ludzie, możemy dzięki temu rozwojowi możemy być lepsi. No bo zauważ, zauważmy na przykład taki aspekt. Jeżeli Ktoś jest zwykłym programistą, powiedzmy, który umie tylko i jedną technologię robić, klepie ten kod, ale nie umie porozmawiać z klientem, strach go wysłać na jakieś spotka nawet strach go wysłać na spotkanie z klientem, takie projektowe, a co dopiero go wysłać na jakieś spotkanie sprzedażowe, żeby doradził. Nie potrafi za bardzo dzielić się wiedzą. Kiedy zabraknie PM-a i trzeba przejąć jakąś inicjatywę, przejąć. Coś, coś podjąć decyzję, to się boi, no to takie osoby mogą w perspektywie najbliższych lat, no nie powiem, ale bardzo stracić na tym rynku pracy, a jednak takie plusujące może, mogą okazać się te wszystkie inne umiejętności. I tutaj ciężko nawet konkretnie wskazać że kilka tych umiejętności, bo tych umiejętności naprawdę jest mnóstwo, bo jednak się nie wiem, nawet nawet to, że my jako ludzie możemy być bardziej relacyjni, bardziej odczytywać inne osoby, umieć się z nimi dogadywać, być bardziej empatyczni. Coś, co mogłoby się, nie wiem, wydawać bzdurą w świecie IT jeszcze 10 lat temu, uważam, że teraz już jest chyba czymś normalnym, że raczej, że to niesie, że to niesie wartość i taki pracownik, który ma taki. Zestaw umiejętności, bo umówmy się, to nie są zdolności, tylko to są umiejętności, coś, czego nawet jak nie mamy naturalnie, to możemy się nauczyć. Na pewno może pomóc i na pewno też zwiększa naszą wartość. Umiejętności sprzedażowe, umiejętności marketingowe, umiejętność przemawiania i umiejętność zaprezentowania produktu, rozmawiania językiem korzyści. To są wszystkie rzeczy, co uważam że No i tu się to odnosi do tego, o czym wspominałeś, do tego X-shaped skills, gdzie tak naprawdę my mamy, gdzie tak naprawdę tutaj te, te odnóża, tej literki X, no to to są, rosną w coś zupełnie jakby innego, w oderwaną dziedzinę od tej naszej głównej dziedzinie, no i... Dążą do tego, że my już nie, tego nie, nie popełniamy paczenia zawodowego, tylko rozwijamy się, jesteśmy tacy kompletni, ogólnie kompletni kompletni w danym miejscu, w danym miejscu do danej ro, przy, może nie do danej roli, tylko jako osoby, które potrafią rozwiązywać problemy tak holistycznie, a nie tylko za pomocą tej, tej swojej własnej ekspertyzy. Oczywiście to nie wyklucza tej własnej swojej ekspertyzy, bo ją też trzeba mieć. Mm. I teraz tutaj możemy iść dalej, czyli zobaczcie proszę. Mówimy, o, zadaliśmy pytanie znowu: ekspertyza, szeroki horyzont. I Ty, Marcin, tutaj mówisz o tym, że no powoli ekspertyza, bo to, co ja sobie w, pomyślałem w trakcie tego, jak o tym mówiłeś, że tak myślę sobie, że jeszcze 5-10 lat temu to my chyba nawet chcieliśmy zatrudnić. Oczywiście ja nie chcę nikogo tutaj obrazić, tak, ale takiego stereotypowego programista, trochę savanta, trochę introwertyka zamkniętego w swoim świecie, który będzie rewelacyjnie, prawdopodobnie właśnie rewelacyjnie rozwiązywał problemy bardzo skomplikowane w domenie bardzo eksperckiej i w bardzo ścisłej. Tak? To było wręcz oczekiwane, tak sobie myślę, bo taki był stereotyp i mogło to w ten sposób wyglądać, ale no, to co mówisz, y no, w pojedynkę nie wygramy meczu. Zespół zawsze będzie lepszy. Nie, no nie zawsze. Czasami złożony zespół może składać się z osób, które będą bardzo toksyczne względem siebie, ale ogólnie rzecz biorąc, tworząc synergię jako grupa ludzi i mając te umiejętności, które nie są tylko i wyłącznie programistyczne, to my wygramy. Po tysiąckroć więcej. Ja pamiętam, i chyba wspominałem już o tym w tym podcaście, kiedyś y, słuchałem GoTo Podcastu, gdzie była właśnie rozmowa. Temat chyba był związany z tym, że y, dzielił się y, programista swoim doświadczeniem, jak zakładał swój własny startup, jak to wygląda i funkcjonuje. I tam pojawiło się takie stwierdzenie, że Dobrzy deweloperzy, którzy są wyposażeni w te umiejętności, również miękkie, w te umiejętności dopasowania się, dopasowanie się to może to jest złe słowo, bo to tak może wybrzmiewać, że jesteśmy osobami, które nie mają asertywności w sobie, ale adopcji do tego, żeby przynieść wartość, to nie jest tak, że dwóch deweloperów da dwukrotnie większą wartość. Z jego perspektywy wtedy to jest dziesięciokrotnie większa wartość, 20-krotnie większa wartość. W porównaniu do tego, jeżeli mamy dewelopera, który po prostu jest osobą bez tych zestawu umiejętności. Tak? Więc zgadzam się w 100%, jeżeli chodzi o tą rzecz. Ja bym chciał teraz poruszyć kolejny aspekt, który myślę, że jest trochę nieoczywisty. A mianowicie. Hmm, Imponstron syndrom, syndrom szósta. Bo powiem szczerze, że ja w trakcie tego swojego switchu technologicznego, mając ogromne doświadczenie, bycie ekspertem w jakiejś technologii, nagle pojawiłem się w roli osoby, która się uczy. I tutaj nie mogę nikogo ukrywać, że to było inaczej. A w roli osoby, która się uczy, i u mnie zaczęły się pojawiać tego typu myśli w głowie. Okej, okay. ja już nie jestem. Tak, ja nie przynoszę tak dużej wartości, jak wtedy, kiedy byłem bardzo mocnym ekspertem w technologiach enterprise'owych w Angularze. Ja sobie poradziłem oczywiście w jakimś stopniu z tymi rzeczami, wykorzystując te rzeczy, o których wcześniej też wspomniałem, ale chciałbym tutaj poruszyć tą kwestię, że to jest zupełnie normalne. I wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy się robi taki switch technologiczny, to trzeba sobie też dać pozwolenie na to, dobrze, to ja przez chwilę jestem mniej wydajny niż byłem wcześniej. Po prostu, bo ja się muszę tego nauczyć i to jest zupełnie w porządku. Miałeś kiedyś, Marcin, coś takiego? Tak, jak najbardziej. Jak ja w ogóle zacząłem swoją pracę w. Javascript, no to u mnie to wyglądało tak, że yy, my jako programiści Java dostaliśmy projekt do napisania wtedy w AngularJS-ie. Nikt nie znał JavaScript, nikt nie znał Angular Angular JS w ogóle wtedy była jeszcze, nie wiem, wersja chyba 1.1, to bardzo odległe czasy, albo 1.2, bardzo, bardzo odległe czasy. No i co? No i generalnie dostaliśmy wtedy od yy, ówczesnej firmy. Miesiąc czasu, że przez miesiąc czasu siedzieliśmy i czytaliśmy książki. Nie, nie oglądaliśmy wtedy YouTube'a, kursów czy coś nie było. Tak, to jest, to jeszcze były te czasy, że na YouTubie nie było kontentu. To, no, no, to jest, nie było tak łatwo jak teraz. Kursów internetowych, platform typu Udemy, typu Plural, Site nie było. Chyba nie było. Chyba nie było, a przynajmniej nie były, nie były aż tak popularne. Pamiętam, że była taka jedna platforma, ją później, później wchłoną właśnie Plural Site. To coś tam, się, coś tam się robiło, ale to, było, to były bardzo proste, bardzo proste e, kursy. Głównie przychodziłem do pracy, siadałem i czytałem książkę. To jeszcze, to jeszcze były też takie czasy, czasy absurdu, gdzie trzeba było chodzić do biur, po to na przykład, właśnie, żebyś usiąść, usiąść przy biurku i czytać, i czytać książkę. E, no więc, e, więc tak to. my e, Nie ukrywam, to trwało miesiąc czasu. Na pewno miałem takie myśli, że e, okej. Okay, czy to, ma na pewno, czy to ma na pewno sens? Oni mi płacą, a ja nic nie robię, ja czytam książkę. I, e, a jak ja przeczytam, to czy ja w ogóle będę jakąś wartość przynosił, bo to jest nowa technologia. E, przez moment, oczywiście przez moment. To bardziej jednak, bardziej jednak tutaj te takie myśli i ten entuzjazm, że o super, to jest jednak fajna szansa. No kurczę, no jak nie teraz, to, to jak nie teraz, to e, nigdy. Oczywiście trochę tam był taki smutek, ok, ale dobra, przecież ja. Co się stanie, bo przecież ja zapomnę jawy, czy, czy, czy jak nie będę, w tym, nie będę w tym pracował, no a do końca tak naprawdę teraz już wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, żadnego znaczenia, to była super szansa, i, no i wykorzystałem to i jestem tu, gdzie jestem, no i się okazało, że jak najbardziej no, dla firmy było, było to z zyskiem, no bo firma w tym momencie. Nie musiała, nie musiała stracić zatrudnionych już osób, żeby ich pozwalniać i zatrudnić cały duży zespół od nowa ludzi, co to, zna, co, to co to znają albo, albo się, albo znaczy znają no może czuć znają jakoś lepiej no bo to też nie było, nie były takie czasy że wtedy tam wszyscy AngularJS znali, bo prawie nikt wtedy nie znał, bo to było też nie, nie było tak łatwo kogoś zatrudnić, nie, też te czasy, że nie było, platformy SPA nie były tak popularne raczej no i tak, no to był. No i właśnie tutaj, tutaj było. Ta pewność siebie mi tutaj na pewno troszeczkę podratowała, że jednak ten syndrom oszusta aż tak bardzo mnie nie dotknął w tym. Tak jest, ale tutaj wyekstrahujmy, że to jest. To jest z każdym. I myślę, że tak. najważniejsze jest to, żeby się tego po prostu nie bać. Wiecie, motywacyjne sobie trzeba śpiewki tutaj wypowiedzieć na głos, klata do przodu, jedziemy, zawsze to będzie miało tą wartość. Ale tak jak mówię, ja się też z tym zmagałem i myślę, że każdy z nas to ma i myślę, że warto o tym też mówić na głos. Co jest ciekawe Marcin, ty teraz powiedziałeś o kursach, o Udemy, Plurasa i tego typu rzeczy. No, jak dotknęliśmy typów naszych na szybkie wejście w daną technologię, nie wspomnieliśmy o tym. Ja przez ja intencjonalnie, ponieważ nie korzystałem z tego. Powiem szczerze, wykupiłem nawet jakiś kurs, ale tyle czasu mi zabrało to. Po pierwsze, trzeba bardzo istotnie tutaj zaznaczyć fakt taki, że to może nie był kurs, który był akurat dobry, nieważne, ale. Więcej czasu musiałem poświęcić na to, żeby znaleźć, okej, okay, których rzeczy ja nie wiem i co ten kurs mi da, niż to, jak ja właśnie robiąc te techniki, o których wspomniałem, dając kod, pisać samemu, rozmawiając z sztuczną inteligencją na temat tego, co jest dobre, co jest złe, że po prostu zrezygnowałem z tego kursu. A ty, Marcin, mhm. czemu nie wspomniałeś o tym? Wiesz co? Ja nie wspomniałem, może nie intencjonalnie, ale tak się zastanawiam. Dobra, bo pytanie jest takie, że czy, czy w sumie, czy, pytanie, teza taka, że czy to jest, y, czy hipoteza, czy, to, czy jest to pomocne, czy nie? Ja jestem tak. Nie, zmiany ciężko, technologii, technologii? Y, myślę, że to też bardzo, bardzo zależy od tego, jak, jaką formę nauki kto, pref, jaką naukę formy kto preferuje. I e, ja na przykład lubię, lubię kursy, lubię kursy, i e, tylko, że ja je nie robię wtedy, kiedy mam zmienić, tylko robię je wcześniej. Robię je wcześniej, robię je wcześniej tak, jak mam czas. Jak mam czas, to robię sobie wcześniej for fun, e, rozwijam się i jak już muszę to umieć, to zazwyczaj już to umiem, i wtedy mogę tylko do, doszczegółowić te wszystkie e, rzeczy. Więc, więc tutaj to jest, u mnie, wydaje mi się, taki, taki tutaj aspekt. A to jest bardzo fajne podejście. Może dlatego ja e, aż tak bardzo kursów nie lubię? Powinienem je robić nie w Może sytuacji, gdybym... kiedy są mhm. potrzebne, tylko w sytuacji przygotowawczej, a później właśnie e, o tym nie pomyślałem. Może czasem. Tak, bo, bo, bo później to też jest wtedy jakaś taka presja czasu, czy. czy bo tak, presja czasu wywołuje to, że my domyślnie chcemy e, łowić tą esencję e, danej rzeczy, danej nauki, żeby to optymalizować a nie mamy czasu na taki, na taki na przykład też big picture albo i na takie roz, rozdrabnianie się. A często w tym rozdrabnianiu się są takie szczegóły, które mogą, e, mogą robić różnicę, nie? mogą na przykład jednak gdzieś tam utkwić w tej głowie nam, a, a, a o tym się nie mówi, a to jakąś tam niesie, niesie e, wartość. Nie, ja lubię, lubię, lubię na przykład właśnie, na przykład, no teraz, no teraz nie mam, nie mam, nie mam potrzeby pracy w, ne w Next.js, a robię sobie cały czas coś tam z Next.js, jakieś kursiki i sobie czytam o tym, że po prostu, nie? Że, że w przyszłości jak, jak mi przyjdzie z tym pracować, no to, no, to, no to od nowa, znaczy wiadomo, to będę musiał się do, douczyć, ale już nie od totalnego zera, tylko będę miał tam jakieś tam swoje, parę swoich projekcików porobionych. Zresztą to też chyba odnosi się do, tego, do naszego odcinka, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak się uczyć. Tam też chyba właśnie wspominaliśmy o tym, że fajnie właśnie takie proaktywne postawy do nauki i do rozwijania się nie wtedy, kiedy musimy, tylko wtedy, kiedy nie wiem, wtedy, kiedy chcemy. No jeżeli akceptujemy, wszystko, wszystko, wszystko przychodzi z jakimś kosztem, jeżeli akceptujemy ten koszt, że musiałem na to poświęcić czas wcześniej, nie wiadomo, czy nam się to przy, yy, przyda. Jeżeli ten koszt i te ryzyko, tego, że to się nie przyda, jest dla nas OK, no to, no to zyski wiadomo są duże o wiele większe, jeżeli nam się to przyda. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego. Jak najbardziej. Myślę, że wtedy też powiedzieliśmy o tym, że nie było sytuacji, żebyśmy nie mieli zysku ze poświęconego czasu na naukę czegoś, co w danej chwili mogło się wydawać nie aż tak bardzo istotne. Tak najbardziej. Dobrze. Tak, to... Zdecydowanie. Mhm. Ja sumie... jeszcze właśnie tutaj. tawej Marcin. Mhm. Ja, jeszcze bym bardziej, ja jeszcze bym bardziej w sumie, bo cały czas właśnie rozmawiamy o tym e, switchu stricte technologicznym, ale ja bym jeszcze tutaj chyba rozszerzył o te właśnie inne umiejętności, o których e, co my jeszcze powinniśmy w tym momencie się na przykład, e, czy znaczy powinniśmy, nie wiem, czy powinniśmy, ale co byśmy mogli jeszcze bardziej e, jako programiści zgłębiać, żeby być jeszcze lepszymi programistami, ale żeby to nie było na przykład, żeby to nie było stricte technologiczne. Jakie na to masz uwagi swoje? Już pomijając na przykład właśnie aspekty komunikacyjne, bo to chyba jest jasne, że tak, dobra komunikacja, no to wiadomo, tutaj to jest, czy to po polsku, czy to po angielsku, no to to jest coś, co robi wielką różnicę, ale czy coś jeszcze na przykład takiego widzisz? Hmm. Oczywiście, że tak. Ty mówisz, pomijając komunikację. A ja cały czas uważam, że ta komunikacja leży. <grym> Więc no leży, e, nie? Ja też po... uważam. Tak, 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 tak. Ale, ale tak, jasne. Ogólnie pewnie w takiej próbce całego świata IT, jakby się wziąć, no to yy, albo może nie wiem, czy całego świata IT, bo nie wiem, jak jest. Yy, bo nie wiem, chociaż dobra, mógłbym powiedzieć, że nie wiem, jak jest za granicą, no ale wiem, jak jest, bo przez pracowałem w zespołach międzynarodowych i tam też leża często leżała. Ale. Często leżała. To też mi się wydaje wynika trochę z pokolenia. Zauważyłeś może to, że nie wiem, może te młodsze pokolenie jest takie bardziej komunikatywne? Myślę, że tak. Powiem, no, my, myślę, że tak, oj bardzo. Teraz, teraz w ogóle dałeś mi przykład, bo pracuję z osobą, która jest e, nie Polakiem, więc raczej tego podcastu nie będzie słuchać, ale bardzo młoda osoba. I powiem Ci, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego jakie właśnie ma skile nie tylko technologiczne, ale właśnie te o których teraz mówimy komunikacyjne, organizacyjne, otwartość, umiejętność w ogóle języków. Jestem nawet ostatnio jak się widzieliśmy, ja powiedziałem: "Słuchaj, nie zmarnuj tego, gdzie ty jesteś w tym momencie, bo po prostu masz tyle jeszcze lat przed sobą i ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak jesteś już w takim punkcie, gdzie możesz znaleźć się dalej cały czas się rozwijając". Więc tutaj od razu pojawił mi się ten przykład, bo miałem Okazję właśnie spotkać się z tą osobą ostatnio, a może sobie posłucha tego, nie wiem, jakąś translację zrobimy na, 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 na angielski i będzie słuchać. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, wiesz, dla mnie to się w ogóle sprowadza wszystko, no bo wyraża, wiesz, jakaś postawa tego, czyli umiejętność zarządzania. Znaczy, postawa związana z tym, że jesteśmy asertywni, bądź nie jesteśmy asertywni, umiejętność priorytet nadawania priorytetów rzeczom, zadawanie sobie pytania, czy to co teraz w tym momencie robię, to jest najważniejsza rzecz, czy nie. Tak, bo ja też niech. Powiedzmy biblijnie, niech pierwszy rzeczy kamieniem kto tak nie ma, że wchodzimy w jakiś temat, który nas no właśnie tak ekspercko bardzo y, jara, zgłębiamy się w niego i tak, o super, tutaj to działa w ten sposób, etc., a później. Kurde, ale to przecież w sumie nie jest aż tak istotne. Tutaj w koło tyle rzeczy się i o wiele istotniejszych dzieje, które powinny być zaopiekowane, bo załóżmy, nie wiem, dzieją się łaty, testy, etc. Ja sobie debaguję jakiegoś tam um, rzecz, którą mi dopaminkę daje i, i ja się dzięki temu czuję y, szczęśliwy i wesoły. Więc zadawanie sobie pytania tego, czy to, co teraz w tym robię w momencie, jest najważniejsze. Czyli holistycznie patrząc na ten projekt, to jest to, gdzie no, nawiązując do tego, jak zrobić ten switch technologiczny szybko i w ogóle ekspertyza, jak powinniśmy mieć tą szeroką ekspertyzę, to te umiejętności będą zawsze z nami, tak? Czyli ten e, taki horyzontalny obszar będziemy mieli zaopiekowany. Tej właśnie komunikacji, organizacji pracy, chęci pomocy, tego, żeby po prostu dać całą wartość, żeby dać wartość projektowi, a tą ekspertyzę, czyli te, te, te i, które odchodzi, to jesteśmy w stanie zaopiekować, no właśnie, sztuczna inteligencja, w ogóle sam fakt tego, że się czegoś uczymy, to jak mięsień jest, tak? Że my wiemy o tym, jak szybko możemy przyswoić daną wiedzę, znamy siebie i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie też w jakiś sposób przyjąć, że okej, okay, ja będę potrzebował 3 miesiące, żeby być tutaj bardzo produkcyjnym, po prostu. Więc myślę, że w ten sposób do tego bym podszedł. Czyli ta, ta umiejętność tego... Chyba by to powtarzał znowu to, co powiedziałem, ale chyba wiecie, o czym mówię. Mam nadzieję, że mamy ten T, T-shaped skill, czyli cały czas mamy zaopiekowany ten y, horyzont, i teraz wertykalnie możemy się ekspercko wypasowywać w rzeczy, które y, w danym momencie od nas są oczekiwane. I tyle. To jest, myślę, z mojej perspektywy klucz do tego, żeby być wartościowym, wartościowym programistą niezależnie od tego, w którym miejscu i w jakim oprogramowaniu. Zgadzam się. No dokładnie, to jest dobre, bardzo dobre podsumowanie. Tak jeszcze myślę o aspekcie, jeszcze o aspekcie na przykład taki na koniec technologicznym odnośnie jak w nowoczesnym świecie full stack development zyskuje na wartości, a może a może traci na wartości? Co byś, jak byś, się na to wypowiedział? Oj, tego pytania się nie spodziewałem, bo to jest bardzo trudne no Wydaje pytanie. mi się, że to jest też aspekt taki odnośnie takiego switchu technologicznego, może nie switchu, ale takiej adaptacji technologicznej, tak, że adaptacji w momencie, kiedy na przykład nie my jesteśmy backend developerami, a nagle przychodzi nam pisać frontend, albo jesteśmy frontend developerami i przychodzi nam pisać backend. Tak. To pierwsza myśl, która mi przyszła teraz do głowy, patrząc na moje doświadczenie e, pracy z innymi ludźmi, to jest to, to, że to nie za bardzo działa. To nie działa w ten sposób, że backendowy full stack developer będzie pisał na tym samym poziomie front-end i backend. Oczywiście to osoby znowu mogą rozmawiać na temat front mogą rozmawiać na temat backendu. Mogą przynosić wartość w kontekście jakiegoś rewiu, cetera, ale samo wystarczalnie nie są w stanie dowieść na takim samym poziomie tych dwóch warstw. To jest moje doświadczenie, bo te, znowu, wiemy, jak programowanie jest obszerne i jest przeładowanie po prostu kongwistyczne, żeby móc bardzo dobrze te wszystkie aspekty poznać i zrozumieć. Dotknęliśmy na przykład Next.js, wiesz, powoli się też znowu zaciera ta granica front-end, back end, co jest czym, ale chyba myślę, że tutaj mówimy o takim aspekcie rozmawiamy o full stack developerze takim wiem, podejściu gdzie mamy te technologie backendowe jak właśnie .net, Java, Node oczywiście, ale jako NestJS etc, a nie jako middleware frontendowe, bo to też trzeba rozwarstwić, prawda? To są też Nie, nie normalnie mówimy o normalnym full 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 są Dokładnie, full dokładnie, no. Czasami się też słyszy, że jestem full stack deweloperem, bo w Next się robię. No, ja rozumiem, ale to też trzeba doszczegółowić, jakby. No, to no, nie do, jest normalne. Nie. Mówię o nie? takim normalnym. Mówię o normalnym, także dana osoba i sobie frontend napisze i procedurę składowaną. Oczywiście, że tak. I teraz to, co odpowiedziałem. Uważam, że jasne, ale to nie będzie tej samej wartości. Co ty mówisz? Okay. Ja myślę, że to jest przyszłość, że tylko wow. takie osoby będą, że tylko takie osoby będą miały rację bytu już za niedługo na, może nie za niedługo, ale że ra, w, oczywiście nie tylko, ale w większym większym powiedzmy, nie wiem, tam median, medianą będzie raczej full, medianą będą raczej full stack deweloperzy, którzy będą potrafili sobie potrafili sobie stworzyć od początku do końca całe Rozwiązanie świat za czy koło, bo kiedyś tylko tacy byli. Też Oczywiście. Kiedyś to w ogóle się nie wyróżniało żadnej osoby, żadnej oso żadnych poszczególnych ról. A w tym momencie kiedy AI nam coraz bardziej pomaga, żeby się dobrze adaptować w to, co nie znamy, myślę, że, że, ten, że to będzie miało coraz bardziej większe znaczenie. Też z innego punktu, też na przykład z punktu, z takiego nurtu na przykład rapid prototypingu, gdzie bardzo szybko, często potrzebujemy tworzyć produkty MVP, które i nie chcemy jakichś skomplikowanych zespołów tutaj tworzyć, tylko najczęściej tak, że chcielibyśmy, żeby deweloper, developer, jeden deweloper na przykład umiał stworzyć malutkie, ale kompletne rozwiązanie. Ja natomiast też właśnie mówisz, że z doświadczenia widzieli, że to nie działało mi doświadczenie pokaza pokazało, że czasem działało często czasem bardzo, działało, często tak. było tak że to nie działało, że często było to że, nie że to nie działało że, że coś tam że, że, no wiadomo, że ktoś tam z jedną ekspertyzą większą e, robił po macoszemu drugą rzecz ale pytanie, czy to po prostu właśnie nie, nie wynikało z danego mindsetu danej osoby że, nie, że traktowała właśnie po macoszemu rzecz, na której się mniej znała a nie podchodziła do tego poważnie, bo na przykład w innych projektach, w których byłem, pracowałem full stackowo z ludźmi, co pracowali full i to były dosłownie petardy i na frontendzie i na backendzie. Teraz jak sobie myślę to, co przedstawiłeś, bo ja, ja poruszałem się w obszarze tego, co teraz widzę, widziałem, co nie? Ale myśląc mhm. o przyszłości, to myślę podobnie jak ty, też myślę, że tutaj właśnie technologie i to, jak, w którą stronę to teraz zmierza. Czyli już popatrzmy w tym momencie, jak frontend zjada że tak powiem, części odpowiedzialne, backendowo-devopsowe i, i vice versa, backend zjada części frontendowo-devopsowe. Myślę tutaj o takich rozwiązaniach jak Wersel, jak, jak Astro, gdzie, no właśnie, wcześniej to potrzebny był devops team, etc., który musiał to supportować, No a teraz widzimy, że no, no nie, czyli, no właśnie, powoli zataczamy znowu te koło i a, wahadło wychyliło się za bardzo w stronę ekspertyzy, czyli Stricte DevOps, stricte tylko do CSS i HTML osoba, tak, czyli nie do JavaScriptu, etc. To oczywiście jest skrajny przypadek, no ale mm, no właśnie, ten, ten, te technologie, które wokół nas są i które możemy w tym momencie używać i się stają bardzo popularne, pokazują, że my się no, stajemy tymi full stack deweloperami, bo my oczekujemy po prostu fajnie. wartości, którą my przekażemy jako jedna osoba, jeden team. Więc zgadzam się z Tobą. Więc odpowiadając na pytanie, które zadaliśmy na początku odcinka: ekspertyza czy szeroka wiedza? Jak byś podsumował? Czy ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co o czym rozmawialiśmy? A czy przed chwilą. A, mi, dobrze, i, dobrze, dodać. proszę. Mój, mój znajomy, który jest DevOpsem, z którym pracowałem w poprzedniej firmie, dobry, bardzo dobry DevOps, powiedział mi kiedyś tak, że w sumie, że. E, ogólnie stanowisko DevOpsa powstało dlatego, że deweloperzy zaczęli być leniwi i nie chciało im się robić, <laughs> i nie chciało im się robić nudnych rzeczy, które nie były związane pisaniem skody. Dlatego tak powstało. I, I w sumie coś trochę w tym jest, bo ja bym też to. Określił całą tą ekspertyzę, że eksper lubimy być ekspertami w czymś, bo jesteśmy leniwi i boimy się wyjść poza swoją strefę komfortu. A jak już jesteśmy w jakimś, w jakimś tam stricte takiej domenie ekspertyzie, no to na pewno jest łatwiej się rozwijać jako eksperci w czymś jednym niż wychodzić poza i szukać i brodzić na nowych gruntach, w którym będziemy słabsi. Też właśnie z lenistwa, tak, bo, 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 to, jest, bo to jest rzecz. E, cie, e, to jest rzecz cięższa. No i oczywiście, jeżeli wy, chcemy być w przyszłości liczyć się, na, e, liczyć się na rynku, no to może się okazać, że akurat tutaj e, akurat ten, te aspekty lenistwa tutaj zostaną wypełnione przez AI i nie będzie już takiego jakby e, jakby nie wiem. E, no nie będziemy musieli się bać, aż te, bać, żeby gdzieś szukać tej wiedzy daleko, tylko ta wiedza będzie bliżej, łatwiej dostępna, ale trzeba się tego nau nauczyć i iść, iść w tym kierunku, jeżeli będziemy chcieli, jeżeli będziemy dalej chcieli, nie wiem, takimi być wartościowymi deweloperami na rynku, czy no. pracownikami po prostu IT, bo nie tylko deweloperami. No dokładnie, dlatego też wspomniałem o tym syndromie oszusta. Jeden z aspektów, tak? To, co mówisz, jesteśmy ekspertami. Jest fajnie, jest przyjemnie. Ja to umiem, rzeczy się zmieniają rzadko, przynoszę wartość. No, to, co ty też wspomniałeś, to, co ja też wspomniałem, zmiana technologii to jest wyzwanie, bo ta nasza no, po prostu. Wartość siebie zostaje pomniejszona przez to, że tej wartości nie dowodzimy w takim stopniu, jaką chcieliśmy. To jeszcze taką jedną e, też sprawę tutaj chciałem nadmienić, bo w sumie tak mi się wydaje, że, że to może być problem obczesnych czasów. Że e, coraz bardziej, to, to, co ty wspomniałeś, że robimy te ekspertyzy typu na przykład, nie wiem, DevOps, backend, frontend, ale one się przenikają. Dużo aspektów powiedzmy się tam przenika. I teraz tak. Każdy z tych obozów ma jakieś swoje tam e, racje, swoje rozwiązania, i na koniec dnia wychodzi, że się duplikujemy bardzo, tak? Że osoba tutaj, osoba z backendu ma takie, takie, e, nie wiem, taką swoją wizję zwracania DTO-sów, bo, bo, bo według mnie to jest najlepsza praktyka, ale na przykład frontend zupełnie nie korzysta z, z dto w tej formie tylko jeszcze robi swoje jakieś tam transformery na to, tak? I tak naprawdę ta praca się tutaj bardzo y, y, duplikuje i takich, takich przykładów jest o wiele, wiele więcej, że po prostu duplikujemy pewne aspekty. A jeżeli mamy jakiś zgrzyt i nie chcemy tego duplikować, no to problemy komunikacyjne, czy może nie problemy, tylko narzut komunikacyjny, bo oczywiście musimy się spotkać, porozmawiać i y, 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 dogadać na jakieś rozwiązanie. Gdyby jednak znowu to wszystko próbować e, łączyć, robić ten X-shaped e, e, model umiejętności, no to by się okazało, że to jedna osoba musi sobie poukładać, jak to wszystko połączyć, żeby było dobrze, a przecież wiadomo, jedna osoba też nie będzie duplikowała swojej e, pracy. I tutaj to może być też takich jeden z takich aspektów tego, że warto mieć taką szeroką e, wiedzę. Hmm, ale to popatrz Marcin, to znowu, mhm, jakby no. zaczęliśmy od tego pytania, odpowiedzieliśmy sobie, że się powinniśmy adaptować, a zmierzamy ku temu, że przyszłość będzie wyglądać tak, że będziemy tym X-shape skillem w tym modelu. Taka jest nasza hipoteza. Dla mnie X-shape jest adapt adaptacją, że się adaptujemy właśnie w wiele różnych rzeczy, tak? że się, bo na tym x shape tak? No to te jedno ramie x XA, no to to są rzeczy jakby z jednego jednodziedzinowe, ale na jakby na dwa, na dwa fronty, a inne ramię może jest jakby zupełnie z innych dziedzinowe. Czyli że de facto jesteśmy tak zwanymi ekspertami w różnych aspektach. No dokładnie, więc. I, i, i... Tutaj I uważam, mamy... że to jest najlepiej. Tak, tak, tak. Nie ma powodów nie bycia najlepszym we wszystkim, tak mi się wydaje, prawda? Oprócz tego, jaki jest powód, że żeby możemy... być słabym? Nie no, ma. Nie ma, nie ma. Obawy, jedynie obawy, że to może nie wyjść. Na jak nie wyjdzie, to się nauczymy. Jak zwykle. Dobrze, Marcin, przegadaliśmy to, co chcieliśmy porozmawiać. A... Myślę, że tak. Więc doszliśmy wspólnie do wniosku X-Shape jako a, przyszłość tego, jak to będzie wszystko wyglądać. Będziemy słuchać siebie później za parę lat, zobaczymy czy dobrze zgadliśmy naszą a, hipotezę. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Jak zwykle, było bardzo miło z tobą, Marcin, porozmawiać. Mieliśmy trochę przerwy, i szczerze ci powiem, że zardzewiałem. Musimy częściej zacząć się spotykać i częściej publikować te odcinki. Mam nadzieję, że też wtedy będą słuchacze mieli ten kontent na bieżąco, co miesiąc, tak jak się zobligowaliśmy. Zdecydowanie, a jeżeli i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I jeżeli macie jakieś uwagi, albo macie pomysły, o czym byście chcieli posłuchać, no to zapraszamy na naszego Discorda, podcast na Froncie. Link będzie do Discorda w opisie. I piszcie nam, o czym chcielibyście posłuchać. Dziękujemy za dzisiaj. Dzięki Szymon za fajną rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Na razie. Cześć.